ty idąc do kasyna, idziesz się pobawić i wiadomo, że ty te pieniądze przegrasz. Mhm. Ryzyko to jest jak ty robisz biznes. To jest ryzyko, bo tak jest zorganizowane i zbudowane kasyno, że przegrasz. No więc w biznesie bardzo ważne jest to, żeby małą łyżką grać tak, żeby zawsze wygrać, a nie żeby się dochapać. To jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem na koncie zera a 10 milionów? Ogromna. Tak. A jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem na koncie 15 a 10? Prawie żadna. Tak. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Paweł Szczuciński. Piąteczka. Miło mi, witam. Paweł jest chyba pierwszym lekarzem, który tutaj jest w moim kanale, w tym samochodzie, ale też jakby w tym programie. Ale nie dlatego, że jest lekarzem psychiatrą, ale przede wszystkim jest inwestorem w nieruchomości, jest fliperem i robił bardzo ciekawe wiele rzeczy. I chciałem wam o tym powiedzieć, bo Paweł poznałem na moich warsztatach i sam się zdziwiłem, dlaczego psychiatra przyjechał, który wiedziałem też, że masz bardzo doświadczenie w działkach, w nieruchomościach. Jesteś też starszy o parę lat ode mnie, prawda? Więc byłem ciekawy, dlaczego chciałeś się nauczyć robić pojedyncze flipy i przyjechałeś na warsztaty z flipów. Więc co cię jakby skłoniło, żeby, można powiedzieć, jako lekarz już masz jakiś kapitał zgromadzony, prawda? Chciałeś się zajmować flipami. Tak. No, na pewno najważniejszym elementem, który mnie przyciągnął do twoich warsztatów, była świadomość, iż tak naprawdę poza przekazywaniem określonej wiedzy przekazujesz możliwość wejścia do grupy inwestorów, prawda? Mhm. Czyli mamy grupę sourcerów, młodych zazwyczaj ludzi, którzy dysponują czasem, a nie dysponują kapitałem, i grupę inwestorów, czyli ludzi, którzy są zajęci, którzy tak jak ja mają swoje życie zawodowe czy biznesowe, którzy nie mają czasu robić flipów, nie mają czasu szukać tych nieruchomości itd., itd. I łącząc się w pary, osiągamy bardzo dobry wynik, ponieważ osoba, która w jakikolwiek sposób poszukałaby drugą osobę, czy to sourcer, czy to inwestor, natychmiast byłaby wykluczona z tej grupy. Miałem świadomość, że to wszystko jest na racjonalnych podstawach zbudowane. No i nie pomyliłem się. W ciągu ostatnich kilku lat od tego szkolenia rzeczywiście, no, jako pasywny inwestor, no bo tak jak mówię, no, wykonuję zawód lekarza, tutaj udało mi się zarobić jakieś środki, jednocześnie no, nie tracąc tego, co jest dla mnie najważniejsze, a mianowicie nie przerywając swojej pracy zawodowej. A możesz powiedzieć, ile jakby takich transakcji ci się udało zrobić z tymi moimi absolwentami? No, ja robię to w formie spółek ZOO, jestem udziałowcem spółek ZOO i mój brat Adam jest tym takim głównym menadżerem, który się tym zajmuje. No, na pewno było to kilkadziesiąt różnych rodzajów transakcji. Mm-hmm. Okej, okay, bo Paweł już był bardzo doświadczony w nieruchomościach, bo wiem, że ty jakieś działki kupowałeś, handlowałeś nieruchomościami wcześniej, zanim mnie poznałeś. I wiem, że powtarzałeś moje szkolenie raz przynajmniej wiem, że byłeś drugi raz, prawda? Powtarzając. I tak jak cię zobaczyłem na sali po raz drugi, zastanawiałem się, co ty tu jeszcze robisz? Jakbyś mógł powiedzieć, jakby po co przyjechałeś po raz kolejny? Po tą samą wiedzę, można powiedzieć, po paru latach. Przede wszystkim na każdym razem spotykałem nowych ludzi i z tymi ludźmi robiłem jakieś tam transakcje, które zawsze dobrze wychodziły. To po pierwsze. Po drugie, za każdym razem czegoś ciekawego się uczyłem. No i powiem szczerze, nie ukrywam, Daniel, że jesteś człowiekiem o unikalnej energii, o unikalnej energii wewnętrznej. Kiedy miałem jakiś gorszy czas, a zdarzało się, ponieważ byłem zaangażowany jako lekarz właśnie w konflikt na Ukrainie, w związku z tym bywają gorsze dni, to zawsze gdzieś tam się psychicznie odbudowywałem, słuchając Ciebie, rozmawiając z Tobą. No nie ukrywam, że ta energia stymulowała mnie też do różnego rodzaju rozwiązań i bardzo sobie to cenię, i jeżeli w przyszłości będą kolejne kursy, to, że tak powiem, po raz kolejny będę do Ciebie przyszedł. Okay. No i Paweł, Ty też jesteś youtuberem, prawda? Czyli jesteś osobą, która też nagrywa na YouTubie, tylko Ty mówisz o psychiatrii, tak, prawda? O czym dokładnie mówisz na swoim kanale? Jak się kanał nazywa? Gdzie można znaleźć? Ja prowadzę kanał, który się nazywa Misja Psychiatria i tam po prostu demitologizuję psychiatrię, mówię o psychologii, o psychiatrii, też czasami w kontekście biznesowym, ale przede wszystkim w kontekście medycznym. To jest działalność non-profit, obecnie mam
10 tysięcy subskrybentów, także jeżeli ktoś to usłyszał ten program, zapraszam serdecznie. Zapraszamy, link poniżej będzie. Bo dziwo mnie bardzo, bo kiedyś dzwoniłeś do mnie i mówisz, no właśnie słuchałem Cię na Twoim webinarze dla osób bardzo początkujących, prawda? I tak się zastanawiam, co taki wyjadacz, już można powiedzieć, jak Ty, który no, robi, jest inwestorem dla moich absolwentów też również, prawda? Szuka na takim webinarze dla osób początkujących bardzo, ale już chyba odpowiedziałeś na to, prawda, że gdzieś tam ładujesz tę energię, tak? Ja podam Ci bardzo prosty przykład. Mhm. Za którymś tam razem, podczas czegoś tam spotkania, powiedziałeś, że jak znasz notariusza w swoim mieście, notariusze mają dostęp do nieruchomości, możesz do niego pójść, możesz się zapytać, a może Ci doradzi. Pomyślałem sobie, faktycznie znam bardzo dobrego notariusza, w dodatku notariusza, który zajmuje się nieruchomościami. Pojechałem do niego, powiedział mi, że właśnie dosłownie kilka dni temu kupił nieruchomość, doradził mi. Zdecydowałem się wykonać ten ruch tak, jak on to mi doradził, bo też notariusz jest osobą określonej wiedzy prawnej, tak, jeżeli sam kupuje, to mam świadomość, że temat ma przeanalizowany. No i powiem szczerze, był to jeden z moich najlepszych, że tak powiem, biznesowych ruchów o stopie zwrotu osiągającej 100%. Tak więc naprawdę kopalnia pomysłów. Ja powiem szczerze, kiedy zapisywałem się na Twój kurs, myślałem sobie, no kurczę, no musiałem walczyć ze sobą, musiałem pokonać pewną taką barierę, ponieważ dla mnie pójść się na kurs, który trwał 3 dni i kosztował, ile pamiętam, wtedy kilkanaście tysięcy złotych, no było taką barierą, no bo ja kończyłem studia podyplomowe, podczas których no, na przykład za rok nauki płaciłem, powiedzmy, nie wiem, tam 10 tysięcy złotych, prawda? Tutaj kurs weekendowy. On kosztował tak 10 tysięcy, tak? Coś takiego, tak, coś takiego. Ale miałem świadomość, że nawet jedna pojedyncza informacja wyniesiona z takiego kursu, w sytuacji, w której jest się aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego, może być bardzo cenna. Tak. Już po 10 minutach, już po 10 minutach wiedziałem, że tak powiem, cały ten kurs na pewno mi się zwróci. A co to było takiego, pamiętasz? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Okay. Nie pamiętam, ale było takie zagadnienie związane z prawem spółek, że tak powiem, z zagadnieniami. I to jest właśnie to, że to warto się rozwijać i uczyć, ale tylko pod tym warunkiem, że to się wdraża i działa. A jeżeli ktoś ma się uczyć po to, żeby się uczyć, to w ogóle nie ma sensu. To sama wiedza dla wiedzy nie jest stosowana, jest bezwartościowa. Wiedza... Natomiast to, co bardzo przyciągnęło mnie i jakby przyciąga to do współinwestowania z Tobą i działania, to, że zawsze na każdym kroku podkreślałeś, iż wszystko, co robimy, robimy zgodnie z prawem. Płacimy podatki, nie robimy absolutnie niczego, co jest niezgodne z prawem. Oczywiście możemy to prawo w jakiś tam sposób wykorzystywać, co nie oznacza, że kogokolwiek tutaj oszukujemy, że oszukujemy państwo, że oszukujemy partnerów, czy nawet jakichś tam konkurentów biznesowych. To do mnie przemawia, ponieważ wiele lat spędzonych w świecie inwestycji nauczyło mnie, że naprawdę kłamstwo ma krótkie nogi, to się nie opłaca. Trzeba być uczciwym, trzeba szanować państwo, w którym się żyje, w którym się mieszka. To są bardzo ważne wartości i te wszystkie nasze działania w grupie, którą stworzyłeś, są zbudowane na poszanowaniu prawa, na poszanowaniu drugiego człowieka, na poszanowaniu czasu tego drugiego człowieka. To wszystko jest ujęte i zgodne z prawdą. Bo dobre normy, tak więc... Ja czasem, jak widzę jakieś takie sytuacje, że ktoś kogoś oszuka, albo okradł, albo nie dopłacił, albo to się zastanawiam, dlaczego ludzie inteligentni, którzy mogliby robić legalne pieniądze, wolą zajmować się biznesem, który jest z góry oszustwem, prawda, czy tam z góry czymś nieuczciwym, jak tyle samo energii, jego inteligencji, zaangażowania kosztuje robienie biznesu legalnie, w sposób etyczny, prawda, a są takie osoby, które po prostu mają taką żyłkę, żeby coś tylko zrobić, że bardzo dużo o tym myślą, no bo jeżeli jest ktoś przestępca, który na przykład napada na bank, na przykład, tak, włamuje się jakiś haker, to on by mógł zarobić wielkie pieniądze uczciwie, myślę, że oni to niektórzy robią, bo są uzależnieni chyba, jakieś adrenaliny być może, a nie chodzi tu o pieniądze, bo oni mają możliwość zarabiania dużych pieniędzy. To nie jest tak, że to jest bieda, który, żeby ratować swoją rodzinę, dopuści się napadu na sklep, prawda? Tylko to są ludzie, którzy jakby są, IQ mają wysokie, możliwości mają duże, a po prostu mimo to kradną albo oszukują. Nie? Ale wiesz co, ja zastanawiałem się nad tym i taką osobą w biznesie, która stanowi dla mnie absolutnie największy i najwyższej klasy autorytet, jest oczywiście Elon Musk. Człowiek nieprawdopodobnie kreatywny, człowiek, który zbudował ogromne pieniądze na bardzo wartościowych, istotnych dla świata projektach i zrobił to oczywiście w sposób, no wiadomo, że zgodny
zgodny z prawem. Można go lubić, można go nie lubić, ale to jest wybitna postać. Pomyślałem sobie, że to jest niesamowite, że Elon Musk, zwykły człowiek z Republiki Południowej Afryki, migrant, ma kapitał większy niż niejedna mafia, niż gangsterzy z Meksyku, z Medellin, z Rosji itd., itd. Tych wszystkich rosyjskich oligarchów, którzy pracują na rzecz Putina, tam, że tak powiem, mógłby połknąć i zjeść. I że tak naprawdę ludzie, którzy zarabiają pieniądze na oszustwach, na przekrętach, którzy na innego rodzaju przestępstwach, po prostu przyznają się dobrowolnie do swojej nieudolności, nie wierzą w siebie. Mhm. Bo jaki sens jest zrobić pieniądze i cały czas oglądać się za siebie, prawda? Tak. Cały czas się bać czy stresować. Sprawa Madoffa, prawda? Przecież ten człowiek, gdyby nie kradł, tak, gdyby tylko i wyłącznie wszystkie powierzone przez siebie pieniądze bezpiecznie lokował w nieruchomościach, tak, nie robiłby nic innego, tylko i wyłącznie lokowałby pieniądze w nieruchomościach, prawda? Nie doszłoby do tej całej niesamowitej... Tak, bo musiał być utalentowany, musiał być inteligentny, dużo ciężko pracować na to, żeby kogoś oszukać, to też trzeba iść napracować, prawda? To nie jest tak, że... I tak i nie, bo sprawa Madoffa jest o tyle interesująca, że zwróć uwagę, że tam kilkanaście tysięcy osób zostało poszkodowanych na absolutnie gigantyczne, liczone, ile pamiętam, miliardach dolarów pieniądze. I to byli ludzie, którzy wykupywali ticket warty 2, 5, 10 milionów dolarów. Mhm. Czyli to byli najlepsi lekarze, to byli to adwokaci. To nie byli leszcze, tak? Tak jest, dokładnie tak. To byli ludzie niezwykle zamożni, którzy osiągnęli sukces. I teraz, co tam się stało? Tam Madoff oferował 20% zysków w skali roku. W związku z tym ktoś położył 5 milionów dolarów i dzięki temu miał milion dolarów zysku rocznie. I on kładł wszystkie swoje pieniądze. Gdyby położył 4 miliony dolarów, a milion dolarów położyłby na jakieś tam oprocentowane, powiedzmy, nie wiem, tam na 3% konto, to wtedy po roku no nie zarobiłby miliona dolarów, ale zarobiłby 800 tysięcy dolarów. Tylko że różnica byłaby taka, i na przykład po kilku latach, zamiast mieć 10 milionów dolarów, miałby 8 milionów dolarów. Tak. Ale w tym wariancie pesymistycznym, który zawsze trzeba zakładać, z którym zawsze trzeba się liczyć, on, mówiąc krótko, miałby milion dolarów, tak? Czy dwa, czy trzy, czy cztery. 20% miałby odłożone. I co to oznacza? To oznacza, że nie byłby bezdomny, nie targnąłby się na swoje życie i tak dalej. Tymczasem tam bardzo wielu ludzi położyło z chciwości wszystkie swoje pieniądze i wszystkie te pieniądze straciło. To jest niesamowite, jak poważni ludzie mogą włożyć wszystkie jajka do jednego koszyka i to wszystko stracić. Tak, tak. No, ja chciwość. Mam na przykład taką konstrukcję mentalną, że nie jestem w stanie zaryzykować. Jak byłem wiele razy w kasynie, ale mam taki ból nad utratą pieniędzy, jakby sam siebie sprawdzam i badam, że ja nie jestem w stanie wydać więcej niż 100 czy 200 euro w kasynie. W zasadzie, mimo tego, że mógłbym wydać i nie zmieni to nic w moim życiu, nawet jakbym 100 tysięcy euro przegrał, to nic by nie zmieniło za bardzo w moim życiu, ale to był tak ogromny ból serca, że straciłem te pieniądze, że nie jestem w stanie więcej położyć, żeby się jakby zagrać sobie. I teraz, jak dobrze wiesz, że mój model biznesowy działa tak, że tam nie, po pierwsze, nie myślimy o tym, żeby jak nie stracić, tylko żeby jak zarobić przynajmniej dużo, tak? Czyli jakby nie tylko, w ogóle nie biorę pod uwagę straty pieniędzy, ale też biorę pod uwagę, że jak mam zarobić, to tylko dużo, bo zarobienie mało to jest jak strata. I jak myślisz, z czego to może wynikać, tak jakby taka konstrukcja, jako psychiatra? Tak, tak. Bo ty pewnie jakby słuchałeś mnie wiele razy i się zastanawiałeś nad tym, jakby kim ja jestem osobą, jakby pod kątem właśnie, podejrzewam, że masz taką chorobę, że każdy patrzy przez pryzmat swojego zawodu, prawda? Czyli murarz patrzy, a mówi krzywo wybudowane. Lakiering widzi, że jest źle pomalowany, prawda? Słuchaj, oczywiście nigdy nie diagnozuję pacjentów bez uprzedniego pobrania opłaty. Nigdy mi za to nie zapłaciłeś, w związku z tym nie licz na raport. Ale to oczywiście pół żartem, pół serio. No, po pierwsze, oczywiście uważam się za osobę niezwykle zdrową, ponieważ gdybyś nie był osobą, w moim opinii, zdrową, to nigdy nie powierzyłbym ci żadnych swoich środków. To jest bo Paweł jest też, jakby oczywiste. Nie wspomniałem o tym, był inwestorem w fundusz Siwiec Kapital i razem z Pawłem robiliśmy wspólne biznesy, wspólne projekty. Także Paweł jest osobą, która jakby też zawierzyła mi w pewnym momencie, kiedy zbierałem środki na inwestycje, także pani, ona już się zakończyła sukcesem dużym, także jesteśmy już po tym. I co jeszcze? Tak, natomiast to jest bardzo dobre pytanie i ja myślę, że w biznesie mogą na długą metę
wygrać ludzie, którzy z jednej strony nie są lękowi i ty nie jesteś lękowy. Gdybyś był lękowy, to byś trzymał pieniądze na książeczce, prawda, i czekał, aż być może nawet po wielu latach bank ci to zabierze, bo i tak się może zdarzyć w kraju, który graniczy z krajem, na którym toczy się wojna. Więc nie jesteś osobą lękową, ale nie jesteś też, przesadnym ryzykantem. I teraz trzeba popatrzeć na różne sytuacje, trzeba działać logicznie. No bo na przykład, jeżeli powiedzmy, masz 20 milionów złotych, prawda? I ktoś do ciebie przychodzi, ktoś, kogo znasz i mówi tak, słuchaj, połóż teraz milion i jeśli jutro ja ci oddam dwa, no bo jest, wiesz, wyjątkowa okazja, pomnożysz w ciągu jednego dnia ten milion, będą dwa. To ci mówi człowiek, którego znasz, to trudno, żebyś nie zaryzykował, tak? Pokusa jest silna. W najgorszym jest duża szansa, że zarobisz milion. W najgorszym razie, no powiedzmy, że stracisz milion, to stanowiło 5% twojego majątku. No, tak. Dramat to nie jest, decydujesz się na taki ruch. Ale jeżeli ten sam człowiek przyjdzie do ciebie i powie, słuchaj, połóż wszystkie swoje pieniądze, połóż 20 milionów, jutro dostaniesz 40, no to jeżeli to zrobisz, to już jesteś ryzykantem. Jeżeli człowiek, jeżeli powiesz, nie, słuchaj, to niemożliwe, to jakaś fantasmagoria, jak to możliwe, mało czasu, potrzebuje więcej czasu na analizę i tak dalej, to jest jednak milion złotych. No, oczywiście to zależy, kto przyjdzie, jaki biznes, jakie będą zapisy, jakie będą uwarunkowania. Niemniej jednak może się okazać, że będziesz zbyt ostrożny. Tak więc osoba lękowa nie wygra. No nie jest w stanie wygrać, ale ryzykant, przesadny ryzykant, absolutnie przegra. I teraz powiedziałeś ciekawą rzecz, powiedziałeś o hazardzie, powiedziałeś o ruletce. Ja jako psychiatra mam wielu pacjentów, którzy przegrali ogromne pieniądze w formach różnego rodzaju gier hazardowych. Tak. I teraz tak, pamiętam, że wiele lat temu zostałem zaproszony do kasyna przez klienta. Byłem pilotem wycieczek zagranicznych i klient poprosił mnie, żebym pojechał z nim do kasyna. Mieliśmy pojechać we trzech. Ostatecznie okazało się, że jednak do tej wycieczki nie dojdzie, ponieważ jeden z tych właśnie kolegów przyszedł i powiedział, że żona mu nie pozwoliła iść do kasyna. Tak, żona mu nie pozwoliła iść do kasyna. No bo to jest ryzyko. No to ten inicjator, bardzo dobry biznesmen, powiedział tak, ale zaraz, chwileczkę, Piotrek, jakie to jest ryzyko? To nie jest żadne ryzyko. Ty idąc do kasyna, idziesz się pobawić i wiadomo, że ty te pieniądze przegrasz. Ryzyko to jest, jak ty robisz biznes. To jest ryzyko. Kasyno zawsze przegrasz, bo tak jest zorganizowane i zbudowane kasyno, że przegrasz. I tak są zorganizowane wszystkie gry hazardowe, tak? Tak. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś na się długą dorobił się. Żeby się dorobił, tak? Tak. Ten inwestor, Rafał Zorski bodajże, tak? On przez wiele lat zarabiał olbrzymie pieniądze, po czym w pewnym momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, wszystkie te pieniądze stracił, wszystkie te pieniądze utopił. Gdyby musiał pożyczać pieniądze, z tego co mówił, musiał pożyczać pieniądze od innych na jakieś tam ponowne swoje inwestycje. Gdyby odkroił kawałek, na przykład połowę, gdyby miał tą dyscyplinę w sobie, no to wtedy by nie musiał pożyczać, tak? Nie wylądowałby zupełnie na zerze. O ile wiem, zainwestował teraz w tą słynną nieruchomość, najdroższą nieruchomość w Warszawie, na najwyższym piętrze tych złotych tarasów, tak? No i chyba zdaje się, że tak powiem, traktuje to jako jakieś takie pewne zabezpieczenie i to jest rozsądne, tak? Nie wiem, jak to jest, ale... Ale jeżeli nadal ryzykuje całym swoim majątkiem, jeżeli stosuje taką dźwignię, a zawsze wiadomo, że może się pojawić czarny łabędź i wszystko jest możliwe, no to popełnia błąd i prędzej czy później zbankrutuje. Taki człowiek nie zbuduje trwałego, dużego majątku. Mimo tego, że on ma duże sukcesy na koncie, to ja bym osoby z tą konstrukcją psychiczną nie powierzył złotówki, bo możesz być za chwilę wierzycielem, który nie masz czego ściągnąć. No z tego, co wiem, no to tam na tej księdze wieczystej na złotej to jest hipoteka spółki cypryjskiej na wartość tej nieruchomości. Nie wiem, czy to jest kwestia zabezpieczenia jakichś swoich interesów, gdyby chcieli mu coś zabrać, bo komuś był winny pieniądze, czy to jest jakiś dług zewnętrzny, nie mam pojęcia. Natomiast no, tak jak mówiłeś, z tym kasynem to się zgadzam, kasyn zawsze wygrywa. I ja ostatnio taką analogię na szkoleniu przytoczyłem na ostatnich warsztatach, że my musimy grać jak kasyno,
żeby tak naprawdę zawsze wygrać, tak? Czyli jeżeli wchodzisz w jakiegoś deala, to nie chodzi o to, że jest przegrany i wygrany jak w kasynie, no bo to jest trochę inaczej w biznesie, ale ty musisz, jeżeli kasyno jest otwarte, to tylko wtedy, kiedy jest tak skonstruowane, że zawsze wygrywa. I ty jak wchodzisz w biznes, robisz, kupujesz mieszkanie, robisz flipa, jakikolwiek biznes, to też musisz tak wejść w ten biznes, żeby jakieś ryzyka mieć, ale koniec końców, na końcu, zamykając drzwi, musisz być, być z przodu, tak? Musisz wygrać. I nie ma opcji, możesz mieć jakiś poślizg, ale nie możesz generalnie liczyć, że przegrasz, ale w ogóle dopuszczać tego. Czy tak skonstruujesz swój system, że nie przegrasz? Jest takie ciekawe badanie amerykańskie. Ono wykonano w Stanach Zjednoczonych. Oceniano pracę chirurgów. I badano, na ile chirurg myli się podczas operacji wyrostka robaczkowego przy postawionej diagnozie. Mhm. Tam są dwie możliwości pomyłki. Mhm. Chirurg otworzy zdrowego człowieka, potem go zaszyje, bądź no, chirurg nie otworzy chorego człowieka. Wtedy już się może pojawić jakaś tam patologia. Oczywiście najlepsza jest sytuacja taka, w której no, chirurg otwiera wyłącznie zdrowego człowieka. Ale co stwierdzono, co zaobserwowano? Jaka grupa chirurgów okazała się być najlepsza? Otóż okazało się, że najlepsi wtedy są ci chirurdzy, którzy za każdym razem, jak otwierali pacjenta, to był wyrostek i oni ten wyrostek wycinali. Mhm. Okazało się, że najlepsza grupa to ludzie, którzy popełniają mniej więcej 20% pomyłek, to znaczy oni otwierając pacjenta, co piąty raz okazuje się, że ten wyrostek jednak nie jest do operacji, oni go zaszywają. Bo co się okazało? Okazało się, że ci pacjenci, ci chirurdzy, którzy za każdym razem, gdy otwierali pacjenta i okazywało się, że tam jest ten zgorzelinowy wyrostek, to tylko i wyłącznie, a nigdy nie mieli pomyłek, to najprawdopodobniej oni wielokrotnie przeoczyli... Mieli ileś zgonów jeszcze. Tak, oni wielokrotnie przeoczyli, innymi słowy, pewien element błędu i pewien element pomyłki u biznesmena uważam, że jest cenniejszy niż sytuacja, w której nikt się nigdy nie pomyli. Bo jeżeli będziesz robił 100 transakcji, 100 różnego rodzaju transakcji i masz 100 sukcesów, to oznacza, że nie decydujesz się na ryzyko, jesteś bardzo zachowawczy. Oczywiście, jeżeli co chwila masz bankructwo i pomyłkę, no to jesteś zbyt mocnym ryzykantem. To coś jest nie tak. Ale ideałem jest to wypośrodkowanie. I teraz, jeżeli popatrzysz na Maska, jeżeli popatrzysz na ludzi, którzy osiągali sukcesy, to są ludzie, którzy na 5 ruchów, w 4 ruchach wygrywają, ale ten piąty im nie wychodzi. Dlaczego? Bo mają odwagę pójść w coś ryzykownego, ale to jest bardzo ważne, mają odwagę i zdolność się podnieść. Tak. To jest wielka i bardzo ważna cecha inwestora. Jeżeli inwestor jest człowiekiem, który ma poczucie, że po prostu nie może przegrać, tak? Jeżeli przegra, no, ta tolerancja, że tak powiem, na porażkę jest bardzo niska, to nie powinien się zajmować inwestycjami, ponieważ to jest normalne, że w pewnym momencie jesteś pod wodą, ale potem się odbijasz i idziesz w górę. Miałem takiego wspólnika, z którym kiedyś budowałem i mi powiedział takie coś. Bardzo dużo wybudował w życiu różne galerie, biurowce, różne inwestycje. Ja się od niego uczyłem, można być, jakby paręnaście lat temu go poznałem, to był dla mnie wtedy wielkim autorytetem i guru dla mnie wtedy. On był już wtedy starszy ode mnie. I jak dorosłem trochę do niego i stałem się jego równorzędnym wspólnikiem, to robiliśmy wspólne projekty, to powiedział mi Daniel, ja mówię, idziesz grubo, nie? I widzę, że idzie grubo więcej niż jest w stanie udźwignąć finansowo, kompetencyjnie i zespołu nie ma do tego. Robił tam więcej projektów niż był w stanie udźwignąć. I powiedział mi tak, albo ja to wszystko zrobię i wygram i będę bardzo bogatym człowiekiem, a nie byłby jednym, był zamożny już, albo przegram wszystko i zbankrutuję. No i tak się okazało, że nie poukładał tych wszystkich rzeczy. Ja się okazało, że później miałem więcej środków, czasem mu pożyczałem środki jakby, ale też i musiałem wykupić go z naszych wspólnych biznesów. No dzisiaj się on dźwignął, dzisiaj jest w innym etapie, ale no zaryzykował i poszedł tak trochę w to kasyno, mimo tego, że miał aktywa drogie, tak? I no, te aktywa trochę zostawił. I, no więc w biznesie bardzo ważne jest to, żeby małą łyżką czasem i żeby grać tak, żeby zawsze wygrać, a nie żeby się dochapać, prawda? Ja też sobie uświadomiłem po 10 latach, że hej, ale moje życie się nie kończy, ja jeszcze będę 30 lat pracował, prawda? Jeszcze przecież mi się wydawało, że ja muszę wszystkie pieniądze zarobić w ciągu 10 lat. Tak? Mając 20 parę nawet, tak myślałem. Wiesz, miałem taki zwyczaj, że porównuję swoje życie do życia mojego świętej pamięci taty, który żył 90 lat. No, zakładam, że być może jest szansa, że to się uda. I robię takie obliczenie, z którego wynika, że mój tata był w moim wieku, w
w tej chwili był w 1980 roku. Mhm. Mój tata niedawno zmarł. Mhm. To mi daje taką perspektywę, ja sobie wyobrażam, że teraz jest rok 1980. Ponieważ ludzki mózg ma taką cechę, że mamy zwyczaj myślenia, niezależnie od tego, czy mamy 10 lat, czy 20, 30, 40, że jesteśmy starzy. Mhm. No bo widzimy tylko to, co jest za nami, tak. A nie widzimy to, co jest co przed nami, prawda? I nie wiemy, ile jest przed nami. A tak naprawdę, jeżeli ktoś ma 40, 50, czy nawet 60 czasem lat, to potencjalnie, już nie wspominając o 20, 20 paru latkach, to wspominając ilość czasu, która jest przed nami, jest niesamowita. I teraz popatrz, ja mam taką świadomość, że być może ja jestem w 1980 roku. Tak? A co się stało pomiędzy rokiem 80 a 2020? Wszystko. Tak? Absolutnie wszystko. I dlatego przyszedłem do Ciebie na szkolenie, dlatego cały czas się uczę, cały czas staram się podwyższać te kompetencje, że mam świadomość, że pracując, działając w nieruchomościach, mam potencjalnie bardzo, bardzo dużo, dużo czasu. Muszę być przygotowany na różne sytuacje. Jeżdżę na Ukrainę, ewakuowałem tam dzieci. No właśnie, jakbyś mógł o tym opowiedzieć, bo to było bardzo ciekawe. Tak. I jakby, jak ty szacowałeś swoje ryzyko? No bo wybuchła wojna. Pamiętam, mieliśmy jechać w góry. Zaprosiłem cię na taką wyjazd dla fliperów, dla moich absolwentów, takich, którzy robią najwięcej transakcji. No i ty wtedy w końcu odmówiłeś, bo pojechałeś na Ukrainę zaraz po wybuchu wojny, gdzie wszyscy się jeszcze bali, co tam się dzieje, i pojechałeś ratować dzieci. Jakby jak to wyszło w ogóle i co się skłoniło do takiego odważnego kroku? Wiesz, no przede wszystkim jestem lekarzem, jestem członkiem zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Od lat jeżdżę w różne rejony wojen i katastrof. Między innymi jak była pandemia, taka operacja w Lombardii, gdzie polscy lekarze wyjechali, to ja byłem jedną z osób, które tam pojechały. To była inicjatywa dzisiejszego szefa BBN-u Jacka Siewiery, który nawet jest wymieniany jako kandydat na prezydenta. Rzeczywiście tam kilkanaście osób pojechało i faktycznie pracowaliśmy w trudnych warunkach. Tak więc ja już od lat miałem doświadczenie w tego typu wyjazdach. Jakby inwestycje są pewnym dodatkiem, pewnym takim rodzajem hobby, pasji. Tak? Ktoś tam łowi ryby, ktoś kolekcjonuje różne rzeczy, a w moim przypadku zaczęło się to od czasów, kiedy lekarze bardzo mało zarabiali i po prostu trzeba było robić jakieś biznesy, żeby wyjść na swoje. W tej chwili już ta sytuacja jest inna. Dobry lekarz dobrze zarabia. Natomiast no, chodzi o to, żeby te środki w jakiś tam sposób w rodzinie lokować. Tak, bo prowadzę zespół, taką firmę rodzinną, być może nawet przekształcimy to fundację rodzinną, zobaczymy. Jakby to jest biznes rodzinny, tak można to w skrócie. Ale na czym to polegało właśnie? Tak, ja pojechałem na tą Ukrainę, wiedząc, że jestem do tego przygotowany, wiedząc, że mam odpowiednich, kompetentnych partnerów po drugiej stronie. I oczywiście wiedziałem, że jest ryzyko, tylko przeprowadziłem taką kalkulację. Ja mam mniej więcej 50 lat, tak? No, oczywiście chciałbym żyć jak najdłużej, ale moje życie było szczęśliwe, tak? Moje życie do tej pory było naprawdę szczęśliwe, było udane. Absolutnie nie mam na co narzekać, mam wspaniałą rodzinę, mam przyjaciół. Te dzieci, które tam zostały uwięzione, dzieci chore na nowotwory, miały średnio po 6-7 lat, ponieważ najmłodsze dziecko miało 37 dni. No, najstarsze oczywiście 18 lat, wiadomo. Natomiast dokonałem takiej kalkulacji, że jeżeli uda się ewakuować, a w sumie ewakuowaliśmy około 1500 dzieci, tak, to statystycznie zakładając, że każde z tych dzieci będzie żyć jeszcze 70 lat, to wyszły naprawdę, no nie wiem, 100 tysięcy lat. Tak? W związku z tym, gdyby nawet tak się stało, że ja miałbym położyć te swoje drobne 30, a dużo życia uzyskałem, to uważam, że warto, że ta kalkulacja jest logiczna. Ale oczywiście zakładałem, że prawdopodobieństwo, że zginę, jest minimalne, tak? Mówiąc krótko, ja nie pojechałem na Ukrainę, żeby być na pierwszej linii, prawda? Na froncie. Z karabinem, tak? Na froncie, gdzie prawdopodobieństwo śmierci czy kalectwa jest bardzo wysokie. Kiedy proponowano mi, żebym jeździł w bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne misje, które niewiele by dały, bo niewiele by wykorzystały moich kompetencji, na przykład, żeby z pola bitwy ściągać rannych i wrzucać ich na pick-upy, no to nie miałoby większego sensu, ponieważ tak. No nie musi lekarz, to jeszcze z Polski, robić tego typu rzeczy, prawda? Jasne. Ale ewakuacja dzieci chorych na nowotwory wymagała szeregu kompetencji, wymagała bycia pediatrą, bądź też, no nie wiem, osobą z kręgu chorób dziecięcych, specjalistą chorób dziecięcych, wymagała znajomości języka angielskiego, ponieważ projekt był koordynowany przez Amerykanów, wymagała
to projekt międzynarodowy, wymagała znajomości języka rosyjskiego bądź ukraińskiego, no i języka polskiego, ponieważ dzieci były ewakuowane przede wszystkim do Polski. Tak? Już sam tak, ten krąg, że tak powiem, kompetencji zawężał te kompetencje do bardzo wąskiego grona, stąd nie wahałem się i... A były jakieś takie sytuacje, no bo ja widziałem tam te zdjęcia, że jechałeś z tymi autokarami, z tymi dziećmi, prawda? Czy były jakieś takie sytuacje niebezpieczne, że tam czułeś tak jakby lekko adrenalinę, że bomby spadają i... Słuchaj, podczas jednej z ewakuacji ostrzelano poligon niedaleko granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast ja później ewakuowałem rannych, ewakuowałem osoby z terenów już bezpośrednio z takiego zaplecza wojennego. I powiem Ci, że taka najbardziej, bym powiedział, niebezpieczna sytuacja była wtedy, kiedy przewoziłem bardzo dobrego polskiego dziennikarza Mateusza Lachowskiego, który miał tam wypadek, stłuczkę. I ja wcześniej byłem w Bachmucie. Nic się w tym Bachmucie, że tak powiem, dramatycznego nie stało. Dojechaliśmy do Kramatorska. To jest takie miasto oddalone bardzo, wtedy chyba 100 km, o ile pamiętam, od linii frontu, bo to było w zeszłym roku. No, zdjęliśmy hełmy, zdjęliśmy kamizelki kuloodporne, generalnie byliśmy odprężeni, myśleliśmy, że może pójdziemy tam gdzieś na lody. Nagle Rosjanie przepuścili absolutnie nieoczekiwany atak. Uderzyli w tym rakietą Iskander. No i gdyby nie przytomność umysłu Piotrka Skopca, z kolei z takiej Fundacji Humanosz, wspaniałego człowieka, którego też serdecznie pozdrawiam, który no, dzięki jego przytomności umysłu szybko wyjechaliśmy z regionu zagrożenia, to zapaliłby na nas się budynek, tak, który został trafiony, to było bardzo blisko. Także tak, takie sytuacje się zdarzają, niemniej jednak prawdopodobieństwo przy tego typu pracy, że zginiesz, jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Okay. To trzeba wyważyć. Trzeba wyważyć, czy jesteś naprawdę potrzebny, czy robisz coś wartościowego. I tak samo w inwestowaniu, prawda? Jeżeli ryzykujemy, to ryzykujmy, ale jeżeli naprawdę warto. I teraz zobacz na taką, popatrz na taką sytuację. Jeżeli ktoś, powiedzmy, ma, dajmy na to, 10 milionów, prawda? I on ryzykuje te 10 milionów, żeby zarobić 5 milionów, tak? Żeby miał 15. To jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem na koncie 0 a 10 milionów? Ogromna. Tak. A jaka jest różnica pomiędzy posiadaniem na koncie 15 a 10? Prawie żadna. Tak. Tak. I prawie żadna. Ja zamieszczę jedną historię, że taki bardzo zamożny inwestor zainwestował 300 milionów dolarów, załóżmy, który kupował firmy, strukturyzował je i flipował na firmach. Czyli jakby też inwestował. I wszystkie miał tam, to był miliarder. Zainwestował 300 milionów, które stracił. I go się pyta, czy ktoś go pytał, czy zrobiłby to jeszcze raz? On mówił, tak, zrobiłbym to jeszcze raz. Jaki błąd popełniłeś? Nie popełniłem żadnego błędu. Coś po prostu się wydarzyło takiego, czego nie mogłem przewidzieć. Czy zrobiłbyś to jeszcze raz na tych samych danych? On powiedział, że tak, dlatego że do wyjęcia było 5 miliardów z tego. I potencjalny, więc dla niego te 300 milionów nie było dużo. Oczywiście dla każdego z nas, pewnie co oglądacie, 300 milionów dolarów to jest ponad miliard złotych, więc to jest dużo kasy, ale to jest tak samo, jakbyś miał do zainwestowania 3000 złotych, a do wyjęcia byś miał 50 tysięcy, tak? Na przykład, to też warto by było to zaryzykować i móc wziąć pod uwagę, że stracisz te pieniądze i się z tym pogodzić, prawda? Że to kwestia jest tego wejścia w pewne buty, że pewne ryzyko trzeba podjąć, chociaż ja nie lubię ryzykować. Tak, ale prawda jest taka, że mamy ograniczone zasoby czasowe i jeżeli będziesz, powiedzmy, pośrednikiem nieruchomości, który działa w Warszawie i dostaniesz 2% prowizji od sprzedanej nieruchomości, to w Warszawie, no powiedzmy, że możesz znaleźć, no nie wiem, ile kosztuje najdroższa nieruchomość w Warszawie, no powiedzmy 20 milionów, tak? No tam to mieszkanie Rafała Zaorskiego, coś w tym stylu. Tak. No i powiedzmy, że sprzedasz to mieszkanie i dostaniesz tam tą prowizję 1-2%, no? Ale jeżeli tą samą czynność będziesz wykonywał na Manhattanie, to obecnie najdroższa nieruchomość na Manhattanie jest wyceniona na 250 milionów dolarów. Tak. W Londynie to może być jeszcze więcej. Co to oznacza? Oznacza to, że
warto zajmować się naprawdę dużymi tematami. I w dużej branży, no bo nawet w małej miejscowości nieruchomości są drogie. Tak. I jeżeli jest, jeżeli ma się potencjał, a tu uważam, że masz ogromny potencjał, bo też pamiętaj, że jesteś wciąż bardzo młodym człowiekiem, tak? Ja nie uważam się za starego, natomiast między nami jest ponad 10 lat różnicy. To tyle samo czasu poświęcisz, zastanawiając się nad naprawą klamki, która kosztuje 100 euro, jak jakiejś zabytkowej, prawda, klamki, która kosztuje, nie wiem, 3000 euro. Tak. Ta klamka, którą naprawisz za te 3000 euro, znajduje się w takim hotelu, który, na którym zarobisz, prawda, dokładnie, zupełnie inne pieniądze niż ta prosta klamka. I o tym też trzeba pamiętać, żeby nie tracić czasu, żeby nie zajmować się głupotami, żeby nie zrobić sytuacji, w której przez, nie wiem, 20 czy 30 lat będziemy coś tam ciułać. Ślepać z perspektywy, tak? Tak. A tak naprawdę przez ten czas moglibyśmy zrobić zupełnie coś innego. Ja się wielokrotnie też zastanawiałem nad tym takim przypadkiem. Przecież gdyby Elon Musk założył sieć sklepów w Kapsztadzie, on pochodzi z RPA, no to byłby jakimś bardzo szanowanym, prawda, biznesmenem, i prawdopodobnie ilość czasu, którą musiałby poświęcić na prowadzenie sieci sklepów w Kapsztadzie, jest taka sama. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Dlatego no, warto wychodzić poza schematy, i dlatego ja na przykład mam nadzieję, że kiedyś będziemy starali się po tej drabinie może nawet wspólnie wspinać, bo też to, co jest bardzo ważne i to, co jest dużą wartością twojego zespołu i jakby twojego projektu, jest to, że gromadzisz wokół siebie ludzi. A ludzie są bardzo, bardzo ważni, bardzo cenni. Teraz, jeżeli ja mam możliwość, żeby mieć, powiedzmy, pół tortu, który jest wart, ten tort jest wart 100 zł, czyli ja mam pół tortu za 50 zł, albo w tym miejscu mały torcik po prostu za 50 zł, to w ogóle wolę mieć na spółkę to pół tego tortu, ponieważ jest szansa, że ten mój wspólnik, jeżeli jest dobry, to pociągniesz. On sprawi, że z tych tortów zrobi się 10, 20 czy 30, prawda? Tak. Dlatego staramy się wychodzić za granicę, dlatego staramy się patrzeć szeroko. Tak, a powiedz mi, właśnie mówisz o ludziach, to jak ty tych ludzi selekcjonujesz, bo ty wszedłeś do mojej grupy absolwentów, prawda? I wyłapujesz takie okazje, jesteś tam na grupie, jakby współpracujesz z tymi ludźmi i jak ty ich selekcjonujesz? Czy jakby skąd wiesz, czy warto z tą osobą działać, czy z inną? Przede wszystkim, ja zawsze lubię pracować z kobietami. Kobiety są, w moim odczuciu, przepraszam mężczyzn, że nas słucha, ale lepszym gatunkiem. Jeżeli popatrzysz na różnego rodzaju statystyki przestępstw, morderstw, alkoholizmu, samobójstw, prób samobójczych i tak dalej, absolutnie nic z tym negrujemy. Kobiety bardzo rzadko dokonują zbrodni, bardzo rzadko, nie wiem, popełniają samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo lubię pracować z kobietami. Kobiety są bardzo pracowite, są sumienne. Jak się w coś zaangażują, jak się angażują, to na 100%, i z takimi ludźmi chcę pracować. Ja zazwyczaj zaczynam od czegoś małego, drobnego, patrzę, jak to zostało wykonane. Jeżeli to zostało dobrze wykonane, to wtedy jestem w stanie wchodzić w jakieś większe tematy. Kilka takich perełek mam. Z kilkoma osobami się pożegnałem. Nikt mnie nie oszukał, ja nikogo nie oszukałem. Natomiast z częścią osób się to. Weryfikacja nie musi być, prawda? A nie da się zweryfikować na zasadzie rozmowy, tylko trzeba zrobić z kimś tam coś tam spróbować. Ale ludzie, którzy są pracowici, którzy są aktywni, którzy są nieustępliwi, zawsze prędzej czy później wygrają. Mi powielokroć zwróciły się te nakłady, które położyłem na te wszystkie szkolenia. Bo jak powiadam, czasami jedna informacja potrafi być kluczowa, jedna informacja potrafi bardzo dużo zmienić. A mówiłeś też, że inwestujesz za granicą. Wiem, że też inwestowałeś jakby w Gruzji. Co cię jakby skłoniło do tego, żeby... Bo byliśmy wspólnie na misji gospodarczej w tym roku, ale jakby co cię takie przekonało do tego, żeby tam akurat warto by było zainwestować i kupić mieszkanie. Tak. Ja mam tam 3 mieszkania, dla tych, którzy nie wiedzą. Paweł też kupił mieszkanie. I jakby
jak ty patrzysz na to z perspektywy? Tak. Powodów jest kilka. Po pierwsze, znam ciebie i wiem, że nie jesteś osobą, która leci na pierwszy lepszy temat. W związku z tym, jak zdecydowałeś się zainwestować poza granicami kraju, to wiedziałem, że masz ten temat bardzo dokładnie przeanalizowany. Więc jakby byłem spokojniejszy. Poza tym inwestujemy w grupie ludzi i przez to jesteśmy silni. Bo no, trudno jest 20 czy 30 ludzi, prawda, wywrócić. No, jest to ryzykowne, tak? Gdyby ktoś nas chciał tam przekręcić, to jedna osoba co innego, a co innego kilka, 20, 30 osób z ich kontaktami, z ich możliwościami, z ich zasobami finansowymi i tak dalej. Poza tym no, kontrolujemy tą sytuację nawzajem, tak? Ty patrzysz, ile zarabiasz, ja patrzę, no jesteśmy w stanie to... Znajmu, prawda? Tak, jesteśmy w stanie. Druga kwestia to położenie. Gruzja jest tania. Jednocześnie ten teren, konkretnie ten teren, w którym inwestujemy, jest wyjątkowy, ponieważ to jest rejon Adżarii i to jest rejon, który jest co prawda w Gruzji, ale można powiedzieć pod tureckim protektoratem. Jest kilka kilometrów od granic. I teraz Gruzja jest terenem podwyższonego ryzyka inwestycyjnego, ponieważ jest państwem położonym no, blisko Federacji Rosyjskiej, tak? Ale akurat ten region i Batumi, tym się różni od, nie wiem, na przykład Tbilisi i innych obszarów, no, zwłaszcza Osetii, że kiedy coś się gorącego dzieje, to do portu w Batumi wjeżdżają okręty wojenne tureckie. Jak wiadomo, Turcy mają swoje określone kontakty z Federacją Rosyjską i nikt tam sobie nie pozwoli na psucie tego typu interesów. Tak więc, a oczywiście rynek potencjalnie perspektywiczny, no i co bardzo ważne, możliwość uzyskania kredytu. Tak? Tak. No, nie ma takiej możliwości, żeby się rozwijać bez kredytów. Tak? Trzeba brać kredyty. I Gruzja oferuje kredyt na oświadczenie. Tak. To jest rzadkość, prawda? Tak. Tych formalności jest bardzo mało. W związku z tym... W ciągu jednego, dwóch dni można uzyskać kredyt to też minimalizuje ryzyko, bo nie wpłacamy 100% do dewelopera, tylko wpłacamy jakiś tam ułamek procent tego, 30%. Natomiast te moje doświadczenia ukraińskie też... Ja dużo czasu spędziłem w Charkowie, ja tam poznałem również... Fliperów. Nie, fliperów nie poznałem, natomiast poznałem biznesmenów. Poznałem ludzi, którzy na przykład mieli bardzo dużą wartość, nie wiem, 10 milionów dolarów fabrykę okien w Doniecku. W 2014 roku tą fabrykę zbombardowano. Oni odtworzyli ten biznes w Charkowie i teraz w 2022 znowu im to zbombardowano. Tak i zostali z niczym. I to jest niesamowite, jak ludzie mają tendencję do trzymania wszystkich jajek w jednym koszyku. To jest coś nieprawdopodobnego. Wszystko mają w jednej walucie, często gęsto w jednym banku, w jednym mieście, w jednej formie. No to jest błąd. Dywersyfikacja to jest coś absolutnie podstawowego. Popatrzmy się, ja jestem osobą, której mój wuj, brat mojej babci, ksiądz Antoni Czarnecki ratował Żydów podczas II wojny światowej. Był księdzem, który pracował na terenie warszawskiego getta. Ja znam bardzo, bardzo, bardzo dużo niesamowicie tragicznych, okropnych historii. I teraz tak, popatrz. Podczas II wojny światowej zginęło w Polsce bardzo wielu Żydów, ale większość z nich to byli zwykli, prości ludzie, mieszkali w jakichś takich małych sztetlach, oni nie mieli żadnych szans. Ale byli też ludzie bardzo zamożni. Byli ludzie, którzy posiadali fabryki, którzy posiadali kamienice, prawda? Tak, ja słyszałem też, że bardzo wielu Żydów wyjechało przed 1939 jeszcze. No więc, no, część wyjechało, ale bardzo wielu, jak wiemy, nie wyjechał. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że 31 sierpnia 1939 roku pijesz sobie kawę, prawda, w swojej willi w Warszawie i masz piękną kamienicę, a już następnego dnia jesteś, no, o ile w ogóle przeżyjesz, to jesteś kompletnie nikim i giniesz, prawda? Więc można sobie wyobrazić, jak ci ludzie musieli żałować, że w pewnym momencie nie zdecydowali się widząc, co nadchodzi. Tym bardziej, że sygnały były od ponad roku, prawda? To nie jest tak, że nie było internetu, to nic nie wiedzieli, oczywiście. Ci najbogatsi przecież to wyjechali do Stanów dużo wcześniej. I niestety my nie jesteśmy Szwajcarią, tak? My nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. My jesteśmy krajem, który graniczy również bezpośrednio z Federacją Rosyjską. I to niestety rodzi określone konsekwencje, tak? I to rodzi określone zagrożenie. Jeżeli ktoś by ci powiedział, nawet w roku 87, że upadnie komunizm, a Polska za 12 lat będzie w NATO, a za 17 w Unii Europejskiej, tak, to uznaliby cię za kompletnego wariata, za kompletnego świra. Świat jest dynamiczny, prawda? Świat jest bardzo dynamiczny, on przyspiesza i dlatego musimy, jeżeli mamy jakieś zasoby, jesteśmy odpowiedzialni, mamy dzieci, tak, mamy rodziny, to musimy to dywersyfikować. I dlatego ja
staram się te środki, te zasoby dywersyfikować również geograficznie. Tak? Dywersyfikować różnie geograficznie. W związku z tym człowiek, który ma, nie wiem, dwa mieszkania, prawda? No trudno, żeby sobie, prawda, drugie mieszkanie kupił w Gruzji, tak? Czy tak. To wtedy jest bez sensu, ale jeżeli ma tak my więcej tego, to warto wtedy gdzieś tam indziej próbować to zabezpieczyć. Powiedz mi, a jak ty w takim razie zabezpieczasz swoje inwestycje? Jakby dajesz kapitał fliperowi od nas z grupy absolwentów? No, przede wszystkim ja inwestuję środki wyłącznie jako spółkę, tak? To jest spółka z o.o. To są różne spółki z o.o., tak? Bo to nie jest jedna spółka. W związku z tym, można powiedzieć, to jest poszatkowane. Ja tego nie robię jako osoba fizyczna. Mhm. Tak? Praktycznie jako osoba fizyczna to można powiedzieć, że ja nie mam majątku. Tak? Mhm. Cały majątek, jaki jest to majątek w spółkach. Tak? W spółkach z o.o. I oczywiście ja zawieram umowę. Nieruchomość jest kupowana na moją spółkę. Czyli tak fundusz działasz mój, tak? Tak jest. Po czym, kiedy ta nieruchomość jest sprzedawana, dochodzi do podziału zysku. Ten podział jest różny, tak? Ponieważ w zależności od kwoty, ilości wnoszonego kapitału, prawda, i tak dalej, ten przedział może być różny. Często to jest 50-50, czasami 40-60. Różnie to wygląda. Natomiast jest element czasu, występuje element czasu, ponieważ nie ma takiej możliwości, że ja, prawda, wejdę w interes, który będzie trwał Neverending Story, tak? W związku z tym pół roku osoba, która decyduje się na to, ma. Po tym pół roku czasami się zdarza, że zmniejszają się proporcje procentowe, ale czasami się zdarza, że to się kończy. Korzystasz z tych umów, które ci wysłałem, z małych funduszowych? Tak. Czyli na nich robisz? Okej, super. Tak. I gramy w otwarte karty. Nikt nie... Nawet osoby, które... ten czas im minął, tak? Ten czas im minął i koniec końców nie zarobiły, nie miałem, że tak powiem, pretensji, bo oczywiście też to jest też tak, że jak ktoś tam się, nie wiem, spóźni na przykład tydzień czy dwa tygodnie, no czasami jasne, nawet miesiąc, jasne, ale z ludźmi, z którymi długo współpracuję, tego elementu czasowego nie zawieram. Z ludźmi, którymi długo współpracuję, tego elementu nie zawieram. Ja niezależnie od tego bym zawierał, bo nawet jeżeli współpracujesz z kimś długo, nawet 10 lat, to coś się może mieć zepsuć. Może się zdemotywować. I tak naprawdę on musi wiedzieć, że ma cały czas tego króliczka gonić, bo czasami ludzie wchodzą na pewien poziom i ty i ja jesteśmy cały czas głodni sukcesu, prawda? Ale niektórzy mają takie coś, okej, mi wystarczy 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy miesięcznie i po co mi te 50 czy 100, prawda? A tobie kapitał nie pracuje w tym momencie. Tak, a tutaj powiedziałeś ważne rzeczy, to znaczy ja czasami się po prostu, jeżeli z kimś długo współpracuję i ktoś tam, nie wiem, jakiś problem życiowy, prawda, to jesteśmy ludźmi, ale wtedy możesz ty odpuścić, prawda? Człowiek jest najważniejszy, człowiek jest najważniejszy i to jest zawsze porażka, jeżeli miałbym się z kimś rozstać, tak? To jest porażka, bo lepiej jest mieć współpracowników, z którymi się kreatywnie współpracuje dalej, prawda? Ale to, co jest bardzo ważne, to żeby była umowa. I tutaj opowiem też z perspektywy, można powiedzieć, psychiatry, o takiej historii, która mi się przytrafiła wiele lat temu. Otóż wiele lat temu zdarzyło mi się od mojego przyjaciela pożyczyć jakąś tam kwotę pieniędzy. Te pieniądze, można powiedzieć, krążyły między nami. To było wiele lat temu, to były takie czasy, kiedy w Warszawie kawalerka kosztowała 100 tysięcy. I po jakimś czasie ten mój przyjaciel zwrócił się do mnie z prośbą, że chciałby już te pieniądze ode mnie odzyskać. Ja, szczerze mówiąc, nie za bardzo wiedziałem, jaki jest ten nasz bilans. Wydawało mi się, że mniej więcej chyba jestem na minusie między 15 a 30 tysięcy złotych. Zapytałem się go, to w takim razie ile mam ci oddać? I on mi powiedział, że mam mu oddać 72 tysiące. Ja pamiętam, zbladłem, nic nie powiedziałem, pomyślałem sobie na jakieś kompletne nieporozumienie, ale wszystko zapisywałem. I on też wszystko zapisywał. I kiedy poszedłem do tego zeszytu, gdzie te wszystkie ruchy finansowe były zapisane, podliczyłem, co okazało się, że co do grosza jest to właśnie 72 tysiące. I teraz co to oznacza? To oznacza, że nasz mózg ma taką tendencję, żeby gromadzić informacje korzystne dla nas, a zapominać o informacjach dla nas niekorzystnych, tak? Po prostu. I to nie dlatego, że ktoś jest oszustem, tak? Nie. Po prostu tak działa. Dla samoobrony on po prostu. Oczywiście, dla samoobrony. I dlatego jest niezwykle ważne, żeby wszystko było sformułowane na piśmie, nawet między ludźmi bliskimi współpracownikami. Czasami ktoś coś źle zrozumie, ktoś coś zapomni, ktoś komuś wyleci z głowy. A jak to jest twardo napisane, po prostu twardo napisane na zwykłej czasami kartce, to nie musi być notariusz i tak dalej,
To sprawa jest jasna. I teraz, dlaczego ja zdecydowałem się powierzyć środki Twojemu funduszowi? Tylko ponieważ nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jesteś człowiekiem wybitnej tygiel. To jest mój zawód, ja oceniam. Dziękuję. Ja oceniam ludzi, tak. I gdybyś kogoś takiego jak ja postanowił oszukać dla tego typu stosunkowo niewielkich, powiedzmy sobie szczerze, pieniędzy, to wykazałbyś się zwykłą głupotą. Po prostu wykazałbyś się głupotą. Więc tu jest nawet nie kwestia jakiejś rzetelności, jakiejś, wiesz, uczciwości, chociaż też mam oczywiście pewność co do tego, ale przede wszystkim zwykłej inteligencji. No tak. Nie miałem cienia obaw. Nie opłaca po prostu, tak? Tak jak mówiliśmy na początku. Tak. Ale mieliśmy spisaną umowę, mieliśmy zabezpieczenia, nie dlatego, że sobie tam nie ufaliśmy, ale dlatego, że, przepraszam bardzo, mógłbyś wpaść pod tramwaj, jasne, no mógłby ci pęknąć tętniak, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Teraz na przykład zobacz, taka ciekawa rzecz, firmy, ogromne koncerny zatrudniają często, międzynarodowe koncerny, zatrudniają często ludzi, którzy będą zarządzać gigantycznymi pieniędzmi, często wielomiliardowymi pieniędzmi i nie ma takiego zwyczaju, żeby na przykład zarządzać od takiej osoby screeningu medycznego, na przykład tomografii komputerowej albo rezonansu magnetycznego głowy. Okay. Paweł, to była bardzo ciekawa rozmowa, także ja Ci dziękuję, bo dowiedziałem się, bo byliśmy na kilku wyjazdach wspólnych, także, ale dowiedziałem się nowych rzeczy od Ciebie, także dziękuję Ci serdecznie. Ja dziękuję za i do zobaczenia w Gruzji.